Jesteśmy w mieszkaniu na ulicy Prostej, które remontowaliśmy niespełna 3 lata temu. Założenie było takie, żeby stworzyć tutaj na tym małym metrażu 40 metrów kwadratowych jak największą ilość miejsc noclegowych. I myślę, że udało nam się osiągnąć ten efekt, ponieważ mamy tutaj 6 miejsc noclegowych, także 6 osób może nocować w tym apartamencie. A cały zamysł był taki jak na Miodowej Faktorii, czyli aby wydobyć naturalne piękno kamienicy i pokazać to, co najlepsze. Myślę, że udało nam się uzyskać efekt paryskiej kamienicy, uniknęliśmy efektu hostelowego wnętrza, mimo dużej ilości miejsc noclegowych, a od klientki wiemy, że apartament ma bardzo duże obłożenie, jest zadowolona, no i jest to wnętrze, które przyciąga tłumy turystów, ponieważ ma największe obłożenie w tym momencie na rynku toruńskim. Pamiętajcie, współpraca z projektantem wnętrz to ogromna oszczędność czasu i pieniędzy praktycznie na każdym etapie remontu. Jeśli zaczniecie ją odpowiednio wcześnie, inwestycja zostanie zaplanowana możliwie optymalnie pod dany cel, a Wy unikniecie kosztownych przeróbek.